Nie uwierzycie, ale jest godzina 6:40, a ja jestem już na nogach, wyszykowana, jak możecie zauważyć. I jadę z rodzicami daleko. Może nie aż tak bardzo daleko, ale troszkę kawałek od domu. Zobaczycie gdzie, zresztą na razie nie będę nic zdradzać. No i wyruszamy. Widzę, że ktoś bierze nawet buty na przebranie. Jesteśmy już na miejscu i mogę wam powiedzieć, gdzie dotarliśmy. Dotarliśmy do Mosznej, zamek Moszna. Kupiliśmy właśnie bilety na zwiedzanie, ale dopiero za pół godziny. No, a teraz jestem na zewnątrz, to jest taki piękny park z taką dużą fontanną, za chwilkę wam pokażę. Ale ogólnie zamek wygląda jak Disneylandu, taki typowo dla Disneya. Naprawdę jest bardzo ładny. Jak mnie się takie rzeczy nie podobają i nie lubię zwiedzać takich rzeczy, tak ten zamek może być spoko. Zobaczymy, jak będzie w środku. Co powiesz, mama, o zamku? No, jak każdy zamek. Mnie się wszystkie zamki podobają. W środku taki nie podobał mi się. No bo wiesz co, no nie było tego wyposażenia, nie? Ale na zewnątrz, tak jak mówiłam, jest bardzo, bardzo ładne. Idziemy teraz do stadniny, bo tutaj niedaleko jest stadnina koni. No, a ja będę happy. O, już tam jest jakiś mały źrebak, tam na końcu. No, a to nie wiem, są tu wypuszczone te konie, czy wszystkie w stajni się to... Raczej wszystkie w stajni nie będą, przynajmniej te młode, nie? Jesteśmy teraz w restauracji, a z mamą sobie kupiłyśmy troszkę biżuterii. Ja już jedne mam tu kolczyki w uszach, do tego mam taką bransoletkę. Ona wygląda jak czarna, ale jest fioletowa. A mama ma coś jaśniejszego. Takie swojskie klimaty trochę, bo jesteśmy w lesie i płynie sobie tam taka rzeczka, w zasadzie nie płynie, bo to stoi w miejscu, ale jest tak bardzo swojsko, tak naturalnie, dosyć ładnie tu jest. Mogę powiedzieć, że jest ładnie, naprawdę taki park do chodzenia idealny. W ogóle idziemy takimi długimi alejami wśród lip, bodajże, aleje lipowe, tak to się nazywa. I tak stwierdziłam, że w sumie fajnie by się tu jeździło konno, bo no tam jest stadnina. I ciekawe, czy oni mogą tutaj jeździć po tych takich szlakach po parku, bo naprawdę to jest taka rewelacyjna ścieżka do jazdy. Wow. Wracamy
już do domu, a właściwie do Krakowa w niedzielę, czyli do mojego domu. I pojedziemy, znaczy mamy w planach iść na rynek w Krakowie jeszcze. I teraz stoimy na bramkach na A4. No i będziemy jechać do Krakowa, a później już do domu. Ja też muszę skoczyć do mieszkania po parę rzeczy, bo nie wzięłam wszystkiego, co powinnam tam do domu. Dotarłam już do domu, jak możecie zauważyć. Jest godzina w pół do 11. Ja jeszcze miałam ochotę na kukurydzę, taką gotowaną, bo szliśmy przez rynek i stała taka jedna pani z obwarzankami i właśnie z kukurydzą, z takiego wielkiego gara. I tak mi się chciało tej kukurydzy, a już nie miała. I musiałam sobie ugotować jeszcze dzisiaj, bo miałam okropnego smaka. Także będę szła już pod prysznic. Jestem wykończona, nogi mnie najbardziej bolą. Głowa mnie bolała, a teraz już przestała. W każdym razie nogi to tragedia. Byłam jeszcze w Rossmanie w Krakowie. Kupiłam kilka rzeczy. A, sobie mogę wam pokazać tak na szybko. Po pierwsze, głównie byłam po dezodorant. Taki z Lady's Peak Stick. Bardzo go lubię. To wam w sumie mogę polecić, bo to już jest moje drugie opakowanie będzie. Odżywkę do włosów z Pantene, bo muszę jakoś ratować te moje włosy, nie chcę ich obcinać, a końcówki są nie tyle rozdwojone, co suche bardzo, więc jakoś muszę je ratować. I jeszcze wzięłam sobie balsam brązujący, bo już mi się skończył ten z jaj, i wzięłam z Perfekty do ciemnej karnacji, bo te do jasnej karnacji to trzeba by było bardzo, bardzo długo czekać, żeby cokolwiek się pojawiło opalenizny na naszym ciele, także wzięłam do ciemnej karnacji. No i tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy z Rossmana. Lecę się ukąpać i do wyra. Jestem wykończona. Także mam nadzieję, że wam się vlog spodobał. Mnie się najbardziej podobało w stadninie. Serio, najbardziej mi się podobało w stadninie. No i widzimy się już w kolejnym. Buziaki, pa pa.